Projekt Raytheon powstał w roku 2017 i od tego czasu mniej więcej raz do roku mówię Wam, co nowego w programie. Od teraz zaczynamy przyjmować Wasze dane po to, żeby otworzyć Was w przyszłości. Ten materiał przybliżyła tą ideę. Jak będzie wyglądał świat za 10 tysięcy lat? Być może nadal będziemy mieszkać w budynkach, jak od wieków, tylko w bardziej nowoczesnych. A być może cała Ziemia będzie już tylko rezerwatem przyrody, a ludzi, takich jak my, zostanie niewielu. Może dzięki technologii powstanie z nas nowa rasa, która będzie żyć w przestrzeniach międzygwiezdnych. Na pewno w którymś momencie powstanie technologia pozwalająca na odtwarzanie ludzi z wcześniej zapisanych danych. Choćby po to, żeby bezpiecznie móc podróżować po niebezpiecznym kosmosie. W razie nieszczęścia będziemy mogli odtworzyć każdego podróżnika z wcześniej zapisanych informacji. Tak, aby mógł zacząć żyć na nowo, ze wszystkimi swoimi poprzednimi doświadczeniami i z niezmienioną świadomością. Technologia odtwarzania będzie raczej przypominała druk na drukarce niż biologiczny proces formowania i dojrzewania człowieka. A skoro będziemy mogli odtwarzać ludzi z danych, to dlaczego nie zebrać danych już teraz, żeby odtworzyć się w przyszłości? Możemy przecież zapisać 100% swojego DNA w postaci danych cyfrowych. Dużo czasu spędzamy przy komputerze czy z komórką, więc sporo danych o sobie mamy od ręki, pamięci naszych urządzeń. Reszta danych o nas, teraźniejszych lub historycznych, też jest do zebrania. Z pomocą sprytu i nowoczesnej wiedzy, urządzeń, możemy pozyskać dane z naszego umysłu. Tak, mamy już technologie pozwalające się dowiedzieć o nas prawie wszystkiego. W dodatku jesteśmy częścią tkanki społecznej. Duża część informacji o nas jest wokół nas. I my jesteśmy, w dużej części, tworem informacji docierającej do nas z zewnątrz. Ale w Raytheon mamy coś o wiele ważniejszego. To sposób na bezpieczne przeniesienie tych danych w przyszłość, oparty na społeczności rozwijającej się naukowo i technologicznie. Społeczności, w której każdy ma interes w dbaniu o nasze wspólne dane, o rozwój własny i rozwój naszej społeczności, bo od tego zależy także sukces jego własnego odtworzenia. I to jest to, co nas różni od programów, które będą tworzone przez wielkie i bogate firmy już w niedalekiej przyszłości. Uważamy, że skuteczna usługa odtworzenia nie będzie po prostu możliwa do kupienia za pieniądze w sklepie online z danej marki. Dlatego, że za 10 tysięcy lat dzisiejsze korporacje nie będą istniały, a Twoich danych już wszyscy dawno zapomną. Dlatego budujemy społeczność, która wspólnie przeniesie się w przyszłość. Zapraszam. Obecnie otwieramy pierwszą możliwość, pierwszy poziom nieśmiertelności nazwany bliski. Co to jest bliski? Wyobraź sobie, że budzisz się za 10 tysięcy lat. W świecie już sobie nieznanym i niezrozumiałym. Chciałbyś wtedy mieć przy sobie kogoś bliskiego? Jeśli ty chciałbyś, czy chciałabyś być dla swojej rodziny czy znajomych takim wsparciem, mamy dla ciebie taką możliwość już teraz. W niedalekiej przyszłości będziemy mieli infrastrukturę, żeby zebrać szybko wszystkie dane potrzebne do odtworzenia. A teraz możesz zebrać te dane sam. Wystarczy to w sam raz na stworzenie jakby doskonałego awatara, który może towarzyszyć twoim bliskim po ich odtworzeniu. Minusem jest to, że ta postać nie będzie miała ani świadomości, ani pamięci. Będzie biologicznym robotem, doskonałym, nierozróżnialnym od ciebie. Wsparciem dla twoich bliskich. Jako, że nie mamy jeszcze infrastruktury do szybkiego gromadzenia danych, bliski to głównie program, którym ty wspierasz swoje ukochane osoby odtworzone w przyszłości. Dzięki temu projektowi zapewnisz im swoją pomoc wtedy, gdy tego będą potrzebowali najbardziej. A jeśli swoje dane będziesz zbierać dłużej, odtworzymy ciebie takim, jakim jesteś, z twoją pamięcią, swoją świadomością. Tak, jakbyś obudził się ze snu. O szczegółach możesz poczytać na naszej stronie. Co zrobić, żeby skorzystać z możliwości programu Bliski? Wybierasz jeden z trzech pakietów. W pierwszym przesyłasz nam wszystkie swoje dane i próbkę śliny lub wymaz z policzka do czytania DNA. W drugim przesyłasz nam po prostu dane, jakie chcesz. Jak masz już odczytany genom lub chcesz zrobić to na własną rękę, to ten pakiet jest dla ciebie. Trzeci pakiet jest minimalistyczny, dodany do awatara, bez możliwości odtworzenia ciebie z pamięcią i świadomością. Zbierasz dowolne dane, wskazówki, co będzie najlepsze, znajdziesz na naszej stronie. Szyfruj te dane jak chcesz. Klucza nie potrzebujemy, za 10 tysięcy lat nie będzie problemu ze złamaniem tego zabezpieczenia. Przesyłasz nam dane w fizycznej formie, na dysku czy na pendrive, maksymalnie do 3 sztuk nośników na 1 terabajt. Jeśli będziesz kręcić dużo filmów o sobie i otoczeniu, na przykład przez rok, a chcesz oszczędzić, to obrabiaj te filmy, wycinając fragmenty, na których nic nowego się nie dzieje.
Godzina filmu Full HD to 5 GB, tak więc 1 TB to 200 godzin. Na szczęście wygląda na to, że już za kilka lat będziemy mieli tanią pamięć archiwizacyjną na DNA, więc nie będzie problemów z kosztami nawet na składowanie filmów nagrywanych przez rok. No i nie zapomnij wymienić osoby, które są dla Ciebie bliskie. Będzie to wynikać z danych, ale zrób to dla pewności. Możesz nagrać wszelkie swoje dyspozycje i życzenia na moment zero, czyli na chwilę, w której stanie się możliwe odtwarzanie ludzi. No i nagraj warunki, pod którymi zostaniesz odtworzony lub nie. Na przykład, proszę mi nie odtwarzać szybciej niż za 20 tysięcy lat lub jeśli Ziemia zostanie zniszczona lub będziemy pod kontrolą obcych cywilizacji, proszę zniszczyć moje wszystkie dane i mnie nie odtwarzać. Wiem, że wiele rzeczy może tu być niejasnych, ale temat jest obszerny, więc zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej i do zadawania pytań. Dziękuję za uwagę.